Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj rozprawiłem się z taką kuchenką i ze ścianą grzewczą. Wszystko było zapchane sadzą. Dobrałem się do kanałów. Oczywiście wybrałem wszystko. I w kuchni pali się pięknie. Ta kuchnia jest bardzo stara, ma ze 100 lat może, ale jest wspaniała. Daje dużo ciepła, a przy okazji można na niej przyrządzić super potrawy. Dziękuję. Bardzo stara, 100-letnia kuchenka kaflowa. Kafle widać jakieś niemieckie, po niemieckie, felten. Fajne okucia. I kuchenka płyciutka. Palenisko płyciutkie. Tak się kiedyś budowało takie kuchnie i one do dziś się sprawują pięknie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj przedstawiam Państwu taką kuchenkę, która została tutaj odtworzona. Ona pierwotnie była pobudowana w latach 30. ubiegłego stulecia. Tutaj po przeróżnych perypetiach wojennych w takim niewielkim domku stanowiła jedyne źródło ogrzewania i możliwości przyrządzania posiłków. Wiele osób tutaj wykarmiła. Została w większości odtworzona z oryginalnych kafli. Pierwotnie nie miała załadunku poprzez drzwiczki do paleniska, ale tutaj takie drzwiczki zostały dorobione. Zostały także wymienione blaty żeliwne, ponieważ były już bardzo, bardzo zniszczone. No i tak to mniej więcej wygląda po takiej renowacji. Będzie jeszcze wyczyszczona oczywiście. O, tutaj taka galeryjka jeszcze powstała przy ramce, która też tutaj była wymieniona. I do tej kuchenki tutaj jeszcze postanowiliśmy dorzucić coś ekstra, a mianowicie ściankę grzewczą, która tutaj będzie w razie potrzeb sprężona z tą kuchenką. To jest ścianka budowana już z nowych kafli. Ścianka ma 3 kanały. Dwa wznośne, jeden opadowy. I za pomocą szybra, który jest tam w kuchni, dym będzie kierowany przez tą ściankę w razie potrzeb, żeby po prostu dogrzać ten domek. A tu jest założony wkład kominowy ze stali. Bo ten domek po prostu, ten komin też już ma swoje lata i w razie W komin został zabezpieczony. Pięknie dziękuję i pozdrawiam. Dzisiaj naprawiłem taką piękną kuchenkę kaflową. Bardzo fajną. Trochę wysoką, ale ktoś tak kiedyś pobudował. Tu przerobiłem całkowicie ruszt. Podniosłem go do góry, zrobiłem płytką kuchnię. Wymurowałem troszkę inaczej kanał pod tymi fajerami. I w kuchni pali się doskonale. Pięknie gada. I teraz, proszę Państwa, na takiej kuchni można sobie wstać rano, napalić, zrobić jajecznicę na boczku albo ugotować jakiś przepyszny obiad. No tak to kiedyś gotowano właśnie. Nie było tych wszystkich bajerów tak jak teraz, tylko wszyscy gotowali na takich pięknych kuchenkach. Dziękuję pięknie.